Zaproszeni na coroczne spotkanie z biskupem diecezji świdnickiej dziennikarze, fotoreporterzy, operatorzy kamer i wydawcy wzięli udział we wspólnym nabożeństwie Słowa Bożego. Podczas kazania biskup Ignacy Dec zwrócił szczególną uwagę na poszukiwanie prawdy i dążenie do obiektywizmu w przekazywanych przez media informacjach. Po nabożeństwie zebrani goście wraz z biskupem obejrzeli krótkie przedstawienie jasełkowe zorganizowane przez studentów Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy. Marszałek! Gdzie jest mój marszałek? Jestem, panie. Królu, smutna wieść przychodzi, że się gdzieś w świecie król żydowski rodzi. Co? Następnie biskup odwołał się do encykliki papieża Benedykta XVI. Każdą prawdę, literę radosną i także tę bolesną podawać właśnie takiej otoczce miłości. Ojciec Święty Benedykt XVI napisał encyklikę Caritas in Veritate. To można też odwrócić. Veritas in Caritate i Caritas in Veritate. A więc miłość w prawdzie i prawda w miłości. To powinno się jakoś, prawda, tak właśnie łączyć. Później nadszedł czas na wspólną kolację i składanie sobie nawzajem życzeń. Życzenia w imieniu mediów złożył Rafał Palacz, redaktor naczelny Tygodnika Wałbrzyskiego.